Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, zaczął się przecudowny sezon. Jaki? Na nowaliki, na rabarbar, zaraz będą truskawki, świeże ogórki, pomidory, ale będzie się działo, szczafy, co tam jeszcze? Fasolka, no i fasolka szparagowa, szparagi teraz są, potem będą fasolki. No ale właśnie, nowaliki, jeden filmik już był, to teraz rabarbar, sezon na rabarbar i teraz jak niedziela, no to słodkości. I tutaj słodkości Eton Mess z rabarbarem. Co to w ogóle jest? No to jest deser, słuchajcie. Stopień trudności, łatwy czas przygotowania 15 minut, a całkowity niestety ponad 2 godziny. Dlaczego? Bo to musi się troszeczkę wystudzić, potem się schłodzić. Liczba porcji 6. No to lecimy z tym przygotowaniem. Czyli tak, do naczynia wrzucamy 600 g rabarbara. Zobaczcie, taki patyczek, a tyle ma w sobie witamin, że korzystajcie. Ja wiem, że nie wszyscy lubią, bo to jednak jest kwaśne, ale w różnych zamiast cynamonowe te ślimaczki to są z rabarbarem, bułki z rabarbarem, te drożdżowe. No przepisów jest naprawdę mnóstwo. I też może być rabarbar wykorzystany nie do słodkich rzeczy. Ale dobra, lecimy. 600 g rabarbaru pokrojonego na 3 cm kawałki. Leci. Między 100 a 120 g cukru. Ja tu mam wszystkiego troszeczkę mniej, ale dostałam rabarbar od koleżanki Kasi, za który dziękuję bardzo. I teraz tak, dajemy pokrywę bez miarki. Na to stawiamy koszyczek. I to odpalamy. 10 minut, 120 stopni. Obroty 2, obroty wsteczne. Pamiętajcie, obroty wsteczne klikamy, zamiast noży pojawia się nam strzałka. No to się widzimy za 10 minut. No i nasz rabarbarek już się zrobił. Teraz lecimy dalej z przepisem. Na pokrywie stawiamy miseczkę, czy tam kubeczek. Dajemy do tego 20 g skrobi ziemniaczanej albo kukurydzianej. Ja mam akurat pod ręką kukurydzianą. Dobra. I do tego 40 g wody. Ła, się zahaczyło. Czyli 40 to wcale nie będzie dużo. Chociaż też nie za mało. Dobra, idealnie. I teraz co? Delikatnie wymieszać. I wlewamy to do naszego rabarbaru. Teraz tak, następne kroki. To już Wam nie będę pokazywała. Ha, taka niespodzianka. Żart. Już Wam pokazuję, tylko to rozmieszam. Co tam się wydarzyło? O, z rabarbaru zrobił się dżem rabarbarowy. Zobaczcie, prawie w ogóle nie ma ani jednego kawałka takiego, żeby był w kawałkach. No ale dobra. Dodajemy tą naszą skrobię, czy tam kukurydzianą, czy mąkę kukurydzianą, czy ziemniaczaną. I teraz zakrywamy miarkę z pokrywą. 2 minuty, 90 stopni, obroty 1. Jak już to nam się zrobi, zostawiamy to na godzinę, albo przekładacie do miseczki jakieś, zostawiacie na godzinę, żeby wystygło, a potem jeszcze na pół godziny do lodówki. Także ja akurat lecę sobie pozałatwiać sprawy i za 2 godzinki już będę, to się spotkamy i robimy dalej deser Eton Mess z rabarbarem. No to kochani, lecimy dalej z tym rabarbarem. On już mi się schłodził, ale ja jeszcze go nie wyciągam z lodówki, no bo tu muszę jeszcze zrobić parę kroków. Teraz tak, na pokrywę naczynia miksującego stawiamy talerzyk czy tam miskę, odważamy do niego 100 g bez połamanych na 2-3 cm kawałki. Zobaczcie, ja mam tu takie małe beziki, tak, zaraz obarwię mi się, że to są kupne, a nie pieczone, ale przyznaję się, kupiłam je, więc odważamy te beziki i odstawiamy. I co dalej? No i teraz znowu mamy ubić śmietanę. Według nich zakładamy motylek. Ja tego motylka nie zakładam. Próbuję różne tryby, różne możliwości. Dzisiaj ubiję sobie, tak jak ostatnio, na obroty 10, ale tym razem bez motylka. Zobaczymy, jak to długo będzie szło. I słuchajcie, tutaj jest 500 g śmietany mocno schłodzonej. Zakładamy miarkę z pokrywą. I ubijamy tą śmietanę. Czasu nie ustawiamy, tylko mówię, ja daję obroty 10. O. I zobaczymy.
No i kochani, słuchajcie, na obroty 10 przez minutę i 15 sekund i już pomału zaczęła się śmietanka ważyć, ale jeszcze jest uratowana. I to jest ta śmietana, na którą ja zawsze bardzo narzekam, bo się ostatnio, widzę, popsuła, ale tym razem udało mi się. I pamiętajcie, ta śmietana jest bez cukru. Nie dajemy tu cukru. Także mamy beziki, mamy rabarbar i mamy śmietanę. I teraz lecimy. Zjąć motylek, bo teraz jakbyście nie chcieli, nie odważyli się obijać tą śmietanę na 10, to zakładacie motylek, wlewacie śmietanę, już Wam powiem obroty. Obroty 3, no czasu tu nie ustawiacie, bo tu musicie sami się zorientować, jak to jest. I teraz do 6 pucharków nakładamy. Na przemian. Rabarbar. Tylko tak szczerze, to ja nie wiem, czy tu będzie 6. Ja mam takie szklaneczki, więc odważę się na, znaczy rozłożę to na 3. O, zobaczcie, jest rabarbar. Dobra, rabarbar. Potem bij tą śmietankę. O. Dobra, nie wiem, czy Wy to widzicie. Taka jestem mądra. Dobra, nakładam. Do tego dajemy bezy nasze. O. Nie wiem, no tu mi się z 4 myśli. To jest nasz cukier. Ten cukier, którego nie daliśmy do śmietany. I znowu nakładam rabarbar. O. No tak niewiele, bo no nie wiem, no to też na pewno zależy od tych pucharków, ale mi tu na 6 na pewno nie starczy. No i znowu do tego trochę śmietany i do tego beziki. Słuchajcie, przepięknie to wygląda. Oczywiście jeszcze do tego można dać miętę. Zobaczcie. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Najlepiej to jeszcze schłodzić. No ale przecież ja już nie mam czasu. Widzicie, z takiego czegoś można wytworzyć takie piękne coś. Także pamiętajcie, rabarbar jest sezonowy. Ja wiem, że można go dostać w sklepie dosyć długo teraz, jak już się zaczął, ale najlepszy jest taki na bieżąco. Więc zanim powiem Wam, czy to smakuje, to pytam się, co jeszcze robicie z rabarbarem? Co takiego oprócz bułeczek? Aczkolwiek chwalcie się, wysyłajcie mi zdjęcia. Ja bardzo lubię patrzeć i brać od Was inspiracje i pomysły. No to co, kochani, to teraz próbujemy. Nie wiem, co najpierw. Dobra, muszę tak wziąć 3 warstwy, do 2. Powiem Wam, i ten bezik jeszcze, że to jest pyszne. Miałam trochę obawy. Miałam trochę obawy, że ten rabarbar będzie kwaśny, bo śmietana nie ma cukru, ale powiem Wam, jest pycha. Fakt, że do rabarbaru dawaliśmy cukier i trochę te beziki też robią swoje, ale jest przepyszne. A jeszcze jak to będzie schłodzone, słuchajcie, nie zastanawiajcie się, róbcie taki deser. Jest przepyszny i nazywa się Eton Mess z rabarbarem. Pod taką nazwą go szukajcie. Dobra, kochani. Sklejam resztę tych swoich deserków. Wstawiam Wam fotki. Ja sobie to schłodzę i będzie pychota. No to co? Miłego dzionka Wam życzę. Buziaczki, trzymajcie się. Pa, pa.